Teraz będzie parę słów o tym, jak celować z łuku za pomocą postawy. Jakby to jest taka koncepcja, w której strzelamy celując do dowolnie ustawionego celu, jeżeli chodzi o wysokość, od takich strzałów wertykalnych w górę do takich zupełnie w dół, co jest bardzo przydatne, szczególnie jak idziemy w teren i musimy strzelać nie do tarczy, powiedzmy na stojaku, tylko w dowolnym terenie. Tak, jak idziemy na zawody 3D w góry, czy idziemy gdzieś indziej postrzelać do lasu, no to fajnie jest umieć dokładnie to wszystko zrobić. Przede wszystkim zobaczcie sobie na to, że jeżeli się już nauczyliście strzelać z łuku, tak, i macie ustawioną swoją sylwetkę, nauczyliście się odpowiednio wysoko łokieć dawać, wyciągać łuk odpowiednio daleko i wszystko jest ułożone, no to fajnie, ale teraz jak zmienić wysokość strzału? I teraz zobaczcie sobie na jedną prostą rzecz, że jeżeli będziemy próbować tą ręką tylko lewą, powiedzmy, czy jak jesteśmy praworęczni, celować, no to cały układ, który zbudowaliśmy, no psujemy, tak? No bo ta energia jest tu przyjęta na ciało, na mięśnie, na kości w dobry sposób. Zaczynamy zmieniać wysokość strzału, psujemy cały układ. I to jest jakby główny powód, dla którego się tego nie robi. Ale jeszcze jednym takim powodem, który wielu umyka często, jest to, że no jeżeli będziemy ruszać samą ręką, to będziemy zmieniać długość naciągu. Zobaczcie sobie na to, ile moje strzały, tak, wystaje poza łuk i teraz będę ruszał ręką w dół tylko, bez układu całej reszty. Zobaczcie, że strzała się chowa, czyli zwiększa się długość naciągu tutaj, tak, a tutaj strzała się wydłuża, tak, wystaje poza łuk, czyli oznacza to, że będzie miała strzała mniejszą energię, będzie lecieć wolniej i po innej paraboli. I teraz jeśli chcemy strzelać jakby powtarzalnie i to jest naszym celem, żeby się nauczyć powtarzalnie strzelać, no to zmiana prędkości strzały nie jest dobrym pomysłem przy każdym strzale, bo mózg musi zapamiętać taką trajektorię, po jakiej strzała w niego wylatuje powtarzalnie z waszego łuku w waszym układzie. Nie? Zatem, żeby nie psuć tego układu i już ustawionej sylwetki, fajnie jest się nauczyć strzelać przechylając całą górę ciała, czyli chcemy zachować cały układ tej energii, którą zbudowaliśmy i przechylić go tylko za pomocą biodra. Czyli jakby odsuwamy biodro w jedną stronę, ja zaraz to pokażę odchodząc jeszcze dalej od kamery, ale chcę wam to tutaj wytłumaczyć. I zwróćcie uwagę, że jeżeli teraz będę to robił, to fajnie tutaj widać zamek mojej kurtki. Wyobraźcie sobie, że to jest mój kręgosłup, jestem prosto ustawiony jak literka T, czyli strzelam zgodnie z anatomicznym układem człowieka, tak, i przechylam się tylko z biodra. Zwróćcie uwagę, że nie ma zmiany tego kąta. Dalej zachowuję tu między strzałą a moim zamkiem kurtki, tak, stały kąt, ok? I mogę strzelić w ten sposób. No, dolne pozycje bardzo wysokie, oczywiście wymagają już od nas lekkiego wygięcia. Trudno jest znaleźć układ, w którym będziemy robić powtarzalnie w bardzo trudnych przewyższeniach. Natomiast one są bardzo rzadko spotykane. Takich rzeczy praktycznie się nie widzi na zawodach. Jeśli są, no to pojedyncze strzały gdzieś w górach. Możemy takie spotkać. Najczęściej jest to niewielki zakres, ale już nie chcemy nawet przy niewielkim zakresie robić tego błędu, nie? Że celujemy ręką i psujemy cały nasz układ. Dlatego tutaj chcę wam powiedzieć o tym, jak to wykonać prawidłowo. Wyobraźcie sobie, że chcemy przechylić całe ciało tak, żeby literka T, którą stanowimy, tak, czyli jesteśmy ustawieni bokiem do celu oczywiście, czy tam w półotwartej pozycji, czy zupełnie bocznej, to już kwestia jest indywidualna. Chcemy się przechylić. I teraz zwróćcie uwagę. Uciekam biodrem w jedną stronę, tak? I dzięki temu cały układ się przechyli. Trzeba pilnować tylko, żeby nie stać na jednej nodze, zupełnie bez użytku drugiej, ani też, żeby nie przychylać się na drugą nogę. Fajnie jest nauczyć się tego robić. To robić w taki sposób, żeby ta zmiana była płynna, że jeżeli lekko biodro się odsuwa, to wasze ciało się schyla. W ten sposób możemy to zrobić. Teraz zwróćcie uwagę, charakterystyczna rzecz. Jeżeli chcemy się przechylić w stronę celu, żeby właśnie oprzeć się o ten cel i tam sobie strzelić wygodnie, tak, z oparcia o łuk, to tak, nie chcemy za bardzo ugiąć nogę, chociaż czasem jest to konieczne, szczególnie jak stoimy w górach, gdzieś na jakichś zboczach, to te pozycje nawet klęczące czasami się przyjmuje, ale zasada jest bardzo prosta. Wygląda to tak, jakbyście chcieli się przechylić, stojąc prosto, z prostym kręgosłupem, tak naprawdę, i zawiązać buta. Jeżeli się schylicie do jednej kostki, to w naturalny sposób zobaczycie, jak pracuje wasza miednica przy tym obrocie. Ona nie tylko się zginamy na bok, bo ten ruch jest tylko do pewnego momentu możliwy, ale też chodzi o to, że biodra muszą się odkręcić,
po to, żebyście mogli się normalnie, swobodnie schylić. W związku z tym nie bójcie się tym biodrem tak podejść, żeby wygodnie sobie ten łuk zawsze ustawiać. Tak ze strzałą pełen zakres jest od cofnięcia biodra wręcz w drugą stronę, tak, gdzie ja dalej stoję równo na obu biodrach, aż po zejście w dół. Dla tych, dla których ta koncepcja strzelania z przechylania się z biodra jest trudna do zrozumienia albo wam nie wychodzi, to pamiętajcie, że najczęstszym takim mankamentem tej postawy jest to, że jakby jeżeli źle to rozumiemy, to potrafimy robić takie ruchy, na przykład, że wydaje nam się, że zmieniamy jakąś wysokość strzału, a tak naprawdę ruszamy tylko biodrami na boki, albo że tylko przechylamy górę ciała na jedną nogę i to też usztywnia nam całe plecy, no bo musimy nagle stracić równowagę, to jest mało stabilne, ale też musimy po prostu przenieść cały ciężar na jedną nogę. To usztywnia nam mięśnie tutaj wszystkie w boku, w międzyżebrowe i utrudnia nam prawidłowy strzał. Dlatego fajnie jest nauczyć się to robić płynnie. I takim bardzo prostym ćwiczeniem jest po prostu taki pajacyk, w którym przesuwamy biodro, a cała góra za nim podąża. I fajnie jest się nauczyć prawidłowo to robić. Powinno to ostatecznie działać w taki sposób, że po naciągnięciu łuku możecie za pomocą postawy, tak, robić z biodra, czyli delikatne ruchy robiąc biodrem. Najpierw idzie biodro, w takim karykaturalnym podejściu to wygląda tak, że najpierw przesuwam biodro w jedną stronę i ciało za nim swobodnie podąża. Dzięki temu uzyskujecie płynny ruch, który możecie łatwo nacelować się bardzo tak wstępnie na cel i strzelić. Dzięki temu będzie to płynnie wychodzić, nie będziecie się męczyć w tych różnych tam zmianach za pomocą ręki, tylko będziecie całą sylwetką za pomocą biodra, delikatnym ruchem być w stanie kręcić kółeczka i dość precyzyjnie nastawiać się na cel. Co też jest fajne, jak chcecie na przykład strzelać do ruchomych celów, nie musicie wtedy szukać tego celu ręką, tylko lecicie całą postawą od razu, tak, nie ma żadnego zawahania tutaj, nie ma żadnego napięcia i nie ma przede wszystkim błędów tej techniki. Pomyślcie też sobie o tym tak, że dzięki temu nauczycie się od razu przed naciągnięciem cięciwy już przy pomocy postawy wstępnie wycelować. Ok, i to wszystko sprawia, że można sobie taki strzał wymyślić przed strzałem. Czyli powiedzmy, że chcę strzelić tam na dół, to co robię? Ustawiam się, przechylam od razu na cel tak, żeby moje ramiona znalazły się w linii z tym celem, tak, więc już mam postawę ustawioną, z biodra naciągam łuk, celuję i strzelam. Ja lubię myśleć o strzelaniu w taki sposób, że jakby naszym celem jako uczników, jak się uczymy strzelać, jest zrobić taki progres, żeby w pewnej chwili jakby ta pierwsza strzała trafiała cel, a nie ostatnia, czy druga, czy piąta. To szczególnie się sprawdza takie podejście, jak jeździmy gdziekolwiek na zawody, gdzie mamy jedną strzałą trafić, jak na 3D na przykład. I dlatego jakby postawa i ten sposób myślenia o strzelaniu fajnie jest sobie trochę poukładać przed tym, jak zajmiemy się już samym strzałem. Czyli jakby wiele rzeczy dzieje się przed strzałem. Ja myślę, że tak 90% rzeczy to się dzieje w ogóle przed tym, jak w ogóle naciągamy cięciwę, bo przecież ustawiamy całym ciałem, przygotowujemy całe ciało do tego ruchu, który ma sprawić, że trafimy ten cel. W związku z czym fajnie jest od razu pomyśleć sobie, jak wysoko strzelamy. I teraz zobaczcie, no mam taki bardzo bliski cel, który jest ode mnie może 7 metrów. To nie jest specjalnie, żeby go było widać, bo normalnie na kamerze jest bardzo, bardzo takie coś znika w oddali. Ale to jest cel, który jest poniżej mnie, on znajduje się tak mniej więcej na wysokości mojego uda, w rzeczywistości około 7 metrów do tego celu, więc jest to relatywnie blisko. Ale już w takim celu fajnie jest sobie wyobrazić to, jak należy to zrobić. Czyli jak chcę sobie strzelić w ten cel, no to teraz bym strzelił zbyt wysoko, więc jakby od razu wymyślam, jak bardzo się przechylić. Więc jak już tak chcę to zrobić fajnie, to robię to z biodra, czyli przechylam sobie ciało z biodra, tak, na ten cel. I jestem w niego już wycelowany przed naciągnięciem. Teraz strzał już jest tylko jakby formalnością, trzeba się ładnie zatrzymać, trzeba zrobić wszystkie te detale, żeby to wyszło. Ale nawet gdybym nie robił tych detali, bym bardzo wszystko zepsuł, to widać, jak się bardzo szybko strzeli. To pokażę wam, o co chodzi. Jeśli ja już mam przygotowany taki strzał i sobie go tutaj
trzymam, to wystarczy pociągnąć i puścić. I ta strzała i tak mniej więcej gdzieś tam poleci w ten cel, ze względu na to, że ja już jestem dobrze oparty, ta siła działa dobrze w kierunku tego celu i niewiele może się tam zepsuć. Więc jeśli poprawię sobie troszeczkę i widzicie, w ogóle bez zatrzymania, bez żadnego kotwiczenia, tylko dotykam tutaj, gdzie zwykle, żeby to mniej więcej leciało. I to pokazuje, że ja już przed strzałem mam wymyślone, jak to trafić, a nie w trakcie, nie? Czyli nie robię tak, że naciągam łuk, a potem szukam tego celu i gdzieś walczę z tym, żeby go znaleźć. Nie, ja go już mam tu. Ja już go tutaj widzę. Jestem przygotowany. Zwróćcie uwagę, zatrzymuję się przed naciągnięciem łuku. Ustawiam sobie wszystko i widzę to. Widzę to przed strzałem. Tak? I kolejna strzała. Strzelę całą serię, żeby pokazać, bo to będzie zupełnie bez kotwiczenia. Tak? Naciągam i strzelam. Tak? To jest blisko, więc wchodzę ładnie, liniowo, bez zatrzymania, żeby tylko pokazać, że ja już, że jakby z biodra już można bardzo wiele rzeczy zrobić. Nie? Bez żadnej potrzeby szukania celu. W zasadzie... O, i teraz podejdziemy sobie tam. No i pierwsza strzała to jest ta strzała na dole, która właśnie widać, że jest troszeczkę za nisko, a cała reszta całkiem sensownie, to jest kostka 40 cm, znajduje się w celu. Także nie można przecenić tego, jak fajnie jest strzelać za pomocą postawy, bo to bardzo wiele rzeczy tak naprawdę nam upraszcza i sprawia, że to strzelanie jest dużo łatwiejsze. No a jeśli macie jeszcze jakieś pytania, coś jest niejasne, no to postaramy się to wyjaśnić. Tylko rzućcie jakiegoś komenta na koniec filmu, zasubskrybujcie kanał, zalajkujcie na fejsie i jesteśmy w kontakcie.